No i wszystko jasne w sprawie żurku. Tutaj pani minister mówiła, że tak naprawdę to taka odmiana porządnego żuru. Tak, ja człowiek ze Śląska, z Chatowic, wiem jak się robi żur, więc wiem, że żurek to jest lajtowa odmiana prawdziwego żuru. Koniecznie na wędzonym, surowym boczku z dodatkiem czosnku i cebuli. Podsmażonym muszą być. No tak. Smacznego. Ten tydzień będzie zwariowany, bo przygotowania do świąt, ale ten tydzień zwariowany przede wszystkim w szkolnictwie, bo premier apeluje, no wielki tydzień, to może odpuśćcie, kochani, nauczyciele. Nauczyciele mówią nie. No a dziś kolejne egzaminy ósmoklasiści. To taki pierwszy egzamin przed nimi, który tak. Za niecałą godzinę rozpocząć mają. No tak, to będzie trudny egzamin, dlatego że ósmoklasiści mają ze sobą bardzo trudne 2 lata. Czyli te 2 lata reformy słusznie zwanej deformą, kiedy w ciągu 2 lat musieli opanować materiał, który zwykle się opanowywało w ciągu 3 lat, no bo to jest ta zbita podstawówka zamiast gimnazjum. Także trzymamy kciuki. Jeśli chodzi o premiera i Wielki Tydzień, no tak, to jest Wielki Tydzień, ale zanim nastąpił ten Wielki Tydzień, było bardzo wiele innych tygodni, zwykłych tygodni, w których premier mógł te rozmowy z nauczycielami zacząć. Wszystko mogło wyglądać inaczej. Tego strajku mogło nie być, ale... Tak, zresztą zaproponował obradę tak zwanego okrągłego stołu i też po świętach, a nauczyciele mówią, no dobra, ale tak jak właśnie pani mówi, my tu jesteśmy od dawna, mówimy o tym od dawna, zwracamy uwagę na problem od dawna, a pan premier proponuje okrągły stół po świętach. Pan premier, rozumiem, w 2019 roku stał się miłośnikiem okrągłego stołu, chociaż na temat okrągłego stołu, tego historycznego, zawsze miał bardzo sceptyczne zdanie, więc rozumiem, że tu zaszła zmiana. Ten strajk nauczycieli, on jest z kilku powodów. To znaczy, oczywiście jest strajkiem o podwyżki, ale mam głębokie przeświadczenie, że nie byłoby tego strajku, gdyby nie te 3 lata skandalicznej, źle przygotowanej, bezmyślnej reformy edukacji, którą nauczyciele musieli przenieść na swoim własnym grzbiecie, musieli wziąć odpowiedzialność za to, co było przygotowane absolutnie nieodpowiedzialnie. I taki moment, i mówią to sami nauczyciele, to co jakby przeważyło szale, to, że my mówiliśmy o tych podwyżkach, chcieliśmy, słyszeliśmy, że nie ma pieniędzy. W końcu stycznia był uchwalany budżet, nie ma pieniędzy, mijają 3 tygodnie i okazuje się, że 40 miliardów jest. I nauczyciele mówią, to było to, co przeważyło i mówimy dosyć. Nie jest łatwo strajkować w edukacji. Kiedy strajkuje huta, kopalnia, to mamy dużą grupę ludzi zgromadzoną w jednym miejscu i łatwiej utrzymać taki nastrój jedności, walki. A tutaj mamy kilkanaście tysięcy małych ognisk z bardzo dużą presją osób z zewnątrz, rodziców, dzieci i tak dalej. Ale to, co jest bardzo pozytywne i zaskakuje mnie trochę, ale w takim sensie bardzo pozytywnym, wielkie poparcie dla tego protestu, takie społeczne poparcie naprawdę olbrzymie. Więc tak jak w przypadku sądownictwa, Polacy zaczęli wychodzić na ulicę. Tak, to znaczy tu koncerty, tu uczniowie, tu rodzice, zbiórka pieniędzy. To jest naprawdę bardzo budujące i gdyby ktoś mnie zapytał, czy ten strajk nauczyciele wygrają, czy nie, to powiem tak, w pewnym sensie już jest wygrany. Nie wiemy, jak się to skończy w sensie zobowiązań rządu, ponieważ rząd bardzo długo chciał udawać, że tego problemu nie ma. No teraz gra na zwłokę. No właśnie, pojawiają się głosy, że gra na zwłokę i że bierze nauczycieli, mówiąc kolokwialnie, na przetrzymanie, ponieważ tak jak powtarza między innymi pani premier Szydło, pieniądze podczas strajku im się nie należą, stąd między innymi ta zbiórka społeczna. I że po prostu za chwilę staną pod ścianą, bo nie będą mieli za co żyć i będą musieli z tego strajku zrezygnować. Żeby była jasność. Chociaż samorządy mówią, nie pozwolimy na to. Samorządy mówią tak, nie pozwolimy na to. Fundusz, który już ma na swoim koncie ponad 3 miliony złotych, ten fundusz taki społeczny, to jest fundusz dla tych nauczycieli, którzy nie są zrzeszeni w żadnej z center związkowych, więc nie mają funduszu strajkowego własnego. Ale jest tak,
Najpierw była minister Zalewska, która jest tak niewiarygodna dla tego środowiska, że tak naprawdę nawet nie bardzo mogła przystąpić do jakichkolwiek negocjacji. Jest jedynką do Europarlamentu, taką jedynką, która musi uciekać przed swoimi wyborcami. W związku z tym nie jest w stanie prowadzić kampanii. PiS wtedy pomyślał sobie, dobrze, to mamy drugą jedynkę, czyli Beatę Szydło, która ma przejąć te negocjacje. Ja byłam przekonana, że jeżeli były premier decyduje się na to, żeby być negocjatorem, to zanim powie tak, siada z ministrem finansów, żeby dokładnie wiedzieć, co może zaproponować. Bo wydawało mi się, że były premier nie może sobie pozwolić na porażkę. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że Beata Szydło do tych negocjacji jest równie, czy była równie nieprzygotowana jak minister Zalewska. Jedyne, co miała w zanadrzu, to centrale Solidarności i takie pozorne porozumienie z nauczycielami. W związku z tym PiS ma w tej chwili drugą jedynkę, która zaraz będzie w dokładnie takiej samej sytuacji też, czyli też będzie musiała uciekać przed wyborcami, bo nie będzie w stanie się wytłumaczyć z tego, dlaczego. No tak, ale Beata Szydło mówi, że ona w każdej chwili rząd jest gotowy do rozmów i w każdej chwili chce negocjować, tylko podstawą jest to, żeby podpisać porozumienie, które podpisane zostało z Solidarnością. No ale to jest przecież bałamuctwo, kłamstwo. No, jeżeli rząd chce negocjować, to musi położyć coś na stół. To znaczy, o ile przed chwilą mówiłam o tym, że w jakimś sensie nauczyciele, mając tak wielkie poparcie dla swoich postulatów, już ten strajk wygrywają, o tyle na pewno jest grupa, która już ten strajk przegrała i to jest kierownictwo Solidarności. To znaczy już nauczyciele z Solidarności odchodzą, nie chcą być częścią tego porozumienia. Bałamuctwo, to znaczy rząd powinien, taka czerwona lampka pierwsza powinna się rządowi była zapalić w grudniu, wtedy kiedy rozpoczął się strajk nauczycieli oddolny. To nie był strajk, który był przygotowany przez jakikolwiek związek zawodowy. Mhm. Więc to już był taki pierwszy moment, w którym rząd powinien był pójść po rozum do głowy. Nie zrobił tego. W styczniu sytuacja się już zrobiła bardzo poważna. I tak naprawdę każdy normalny rząd i normalny minister powinien był usiąść do tych rozmów w styczniu, w lutym i nie wstać od stołu, dopóki nie osiągnie porozumienia. Ale problem PiS-u polega na tym, że PiS nie prowadzi polityki propaństwowej. To nie jest partia, która porządkuje życie publiczne, polityczne. Oni prowadzą wyłącznie politykę partyjną. To znaczy rozdają, czy proponują, dedykują pieniądze budżetowe wyłącznie tym grupom, na których wsparcie mogą liczyć w czasie kampanii. Dewastują tym tak naprawdę państwo, ale ponieważ uznali, że nauczyciele to nie jest grupa, na którą mogą liczyć w najbliższych wyborach, w związku z tym to moim zdaniem to jest jedyny powód, dla którego grupa nauczyciele nie zostali ujęci w tych 40 miliardach. Zresztą tak samo było w przypadku protestu rodziców osób niepełnosprawnych. Dokładnie. W Sejmie, bo okazało się, że ta grupa jest na tyle nieliczna, że tak naprawdę niezależnie od tego, jaka będzie decyzja rządu, nie wpłynie to w żaden sposób na poparcie większe. Grupa nauczycieli jest bardzo liczna, bo to jest 580 tysięcy plus jeszcze pracownicy. Plus rodzice i te dzieci, prawda? Tak, więc to... ale to nie, PiS uznał, że to nie są wyborcy PiS-u. Żeby było jasno, ja nie mam żadnych wątpliwości, że sporo nauczycieli w roku 2015 zagłosowało na PiS. I to jest ten elektorat, który PiS przez swoją głupotę, naprawdę absolutnie nieodpowiedzialną politykę, to jest elektorat, który PiS utracił, ale jak już go utracił, to uznał, no, że jest za mało czasu, żeby go odzyskać, w związku z tym no, nie damy pieniędzy, bo politycznie nam się to nie opłaca. No ale nie na tym polega rządzenie państwem, żeby pieniędzy publicznych, budżetowych używać wyłącznie do tego, żeby kupować
wyborców. Wspomniała Pani o tym poparciu bardzo dużym Polaków, którzy w różny sposób to wsparcie swoje nauczycielom okazują, no ale jednak nie da się ukryć, że pojawiają się też głosy, czy jednak w takich okolicznościach, czyli właśnie tych egzaminów, ten strajk powinien trwać, czy jednak nie powinna nastąpić ta przerwa, żeby dzieciaki spokojnie mogły te wszystkie egzaminy pozdawać. Teraz właśnie te matury, które jak się okaże nie będzie świadectw ukończenia szkoły, no to minister Zalewska straszy nagle nawet powtórką roku i tak dalej, i tak dalej. Tak. Byłoby dobrze, gdyby rząd przestał straszyć, tylko uznał, że sprawa jest bardzo poważna. Ja się cieszę, że mimo tego, że ten strajk trwa, egzaminy gimnazjalne się odbyły. Mam nadzieję, że te egzaminy, które rozpoczynają się dzisiaj już 8-klasistów, też się odbędą. Z maturami sprawa jest naprawdę poważna, dlatego że do końca tygodnia maturzyści przyszli i powinni, znaczy rady pedagogiczne powinny już zatwierdzić, kto ukończył trzecią klasę liceum, czy też nie. Ale nie przerzucajmy odpowiedzialności na nauczycieli. Sytuacja jest taka, jest poważna i to powoduje, że wielki tydzień, niewielki tydzień, ale rząd z bardzo konkretnymi propozycjami powinien usiąść do rozmów, bo jeśli uczniowie nie uzyskają klasyfikacji, no to rzeczywiście nie będą mogli do tej matury podejść. Tylko tak jak mówię, rząd miał wiele miesięcy na rozwiązanie tego problemu i byłoby dobrze, gdyby przestał przerzucać odpowiedzialność na nauczycieli. Jeszcze jest czas, żeby tę sytuację wyprostować, tylko trzeba po prostu traktować nauczycieli poważnie. Oni mają być partnerami, a nie takim przeciwnikiem, wrogiem rządu, który rząd postanowił lekceważyć. Ten strajk sprowokował też taką dyskusję na temat wynagradzania nauczycieli. Pieniądze to jakby jedno, tylko sam system i sposób nagradzania, czy jest zbyt skomplikowany, czy nie jest zbyt skomplikowany, czy to powinno być bardziej uproszczone, czy te wszystkie dodatki powinny wyglądać tak, jak wyglądają i czy faktycznie wszyscy zasługują na tę podwyżkę, czy jednak ci lepsi nauczyciele powinni być premiowani. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Zresztą kto by miał oceniać, kto jest tym lepszym, a kto gorszym nauczycielem? To już no, też... Tu akurat dyrektor szkoły ma dużo do powiedzenia. Jest tak, znaczy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że kiedy Platforma Obywatelska zaczynała przeprowadzać podwyżki dla nauczycieli, rzeczywiście kondycja finansowa w tym zawodzie była bardzo marna. Płaca minimalna wynosiła wtedy 1000 zł, a średnie wynagrodzenie w okolicach 2200. Podwyżki spowodowały, że przeciętna płaca nauczyciela była nieco wyższa niż średnie wynagrodzenie, ale w ciągu ostatnich tych 11 lat pensja podstawowa wzrosła z 1000 do 2200, a średnie wynagrodzenie prawie do 5000. W związku z tym ostatnie 2-3 lata to jest znowu ten moment, kiedy średnie wynagrodzenie nauczyciela spadło poniżej średniej krajowej. W związku z tym nauczyciele w sensie finansowym są w podobnej sytuacji, jak byli w roku 2008. Więc jakby, żeby w ogóle mówić o jakimkolwiek różnicowaniu, trzeba wrócić do podwyżek z roku 2008, znaczy w tym sensie najpierw dosypać do tego systemu. Rzecz druga, gdybyśmy rozmawiali w roku 2015, czy gdyby nie nastąpiła ta dewastacja wielka edukacji, wszystko by wyglądałoby trochę inaczej, ponieważ moglibyśmy doprecyzowywać system, który działa. My jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której tego systemu nie ma. On został zdewastowany jak po trzęsieniu ziemi, kamień na kamieniu się trzyma ledwie i trzeba to wszystko zbudować od początku. Mi się marzy sytuacja, w której dyrektor szkoły będzie miał u siebie w gabinecie, mówiąc w przenośni, worek pieniędzy, który będzie mógł dedykować tym nauczycielom, których uważa za najlepszych. Rzeczywiście jest tak, że w szkolnictwie płace są spłaszczone, w dużej części zależą, czy też przede wszystkim zależą od tego, jak długo ktoś w tym zawodzie jest i to powoduje sytuację, w której na przykład człowiek, który wchodzi do zawodu, jest młody, ale jest genialny,
nie ma takiego narzędzia, żeby go finansowo nagrodzić, tak? Mhm. On i tak będzie zarabiał mniej niż inny nauczyciel, który może jest przeciętny, czy też mniej mu się chce, ale jest w tym zawodzie tak długo, że i tak tę pensję będzie miał wyższą. Tylko powiem tak, właśnie, gdybyśmy byli na poziomie roku 2015, moglibyśmy cyzelować. W roku 2019 jesteśmy w sytuacji takiej, że najpierw musimy zgodnie z obietnicą podnieść te zarobki, a później zastanawiać się, jak w dodatkowy sposób motywować nauczycieli, żeby nauczycielom się chciało być bardzo dobrym. Mm-hmm. Ile w takim razie nauczyciel powinien zarabiać według Pani? Wie Pani co, to jest powiedzieć bardzo trudna. No, bardzo dobry nauczyciel powinien zarabiać bardzo dobrze, moim zdaniem znacznie powyżej średniej pensji. No a ten słabszy powinien zrobić wszystko, żeby też być dobrym nauczycielem. My w 2015 roku byliśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy coraz mniej uczniów, bo mamy roczniki nieliczne. Mieliśmy dużą grupę nauczycieli i zamiast dewastować edukację, można było myśleć na przykład o tym, żeby zmniejszyć liczebność klas, żeby lepiej zagospodarować tych nauczycieli, których mamy. No ale jesteśmy w sytuacji, w której po wyborach trzeba będzie przejrzeć podstawy programowe bardzo solidnie, bo one były pisane na kolanie, przejść ten bardzo trudny okres podwójnego rocznika w szkołach ponadpodstawowych, dofinansować nauczycieli i dopiero później myśleć, co zrobić, żeby wrócić na te dobre tory. A jak to wszystko zrobić, żeby jednak nauczyciele, uczniowie tego tak bardzo nie odczuli na własnej skórze, bo nie da się ukryć, na pewno Pani to potwierdzi, że jak przychodzi kolejny rząd, to ten system edukacji trochę jest wywalany do góry nogami. Państwo wprowadzili gimnazja, przyszedł PiS, zlikwidował gimnazja i teraz jak na przykład wrócicie do władzy, to co, znowu będą gimnazja? Żeby była jasność, gimnazja funkcjonowały od 1999 roku. Miały ze sobą kilkanaście lat, więc to nie już ileś roczników przez te gimnazja przeszło. Nie ma powrotu do tamtego systemu z bardzo prostego powodu. Każda radykalna zmiana musiałaby powodować podobne turbulencje, jakie zafundował nam PiS. Edukacja nie znosi rewolucji. Edukacja, jeżeli mają być jakiekolwiek zmiany przeprowadzane, to musi być ewolucyjne i żeby była jasność. Problem polega na tym, że jeżeli dzisiaj mamy dziecko w ósmej klasie, które ma za sobą bardzo trudne dwa lata, bo zmieniła się podstawa programowa, system wprowadzany, bałaganie i tak dalej, to dziecko już nigdy nie będzie po raz drugi w klasie ósmej. Znaczy już nie naprawimy tego. Znaczy te dzieci, ten rocznik dzieci już zawsze będzie miał jakieś braki, coś niedobrego się w ich edukacyjnym żywocie wydarzyło, bo akurat miały pecha być w ósmej klasie w roku 2018-19. Dlatego to jest tak delikatna materia. Tak? Jeżeli postawimy rok później fabrykę, no to po prostu rok później się coś wydarzy. A tutaj te roczniki przez edukację przechodzą i powrotu nie ma. W związku z tym to jest ta reforma, absolutny brak wyobraźni, nie do naprawienia. I teraz mamy przed sobą ten podwójny rocznik. 350 tysięcy dzieciaków będzie musiało być niezadowolonych z wyboru szkoły, bo po prostu nie dostaną się do tej szkoły, do której chciały być. Jeżeli tutaj korzystając z okazji, mogłabym apelować do rodziców dzieci, no bo to będzie dla nich porażka. Znaczy one absolutnie w sposób przez siebie niezawiniony będą wchodziły w kolejny etap edukacji z poczuciem porażki. W związku z tym już my dorośli musimy zrobić wszystko, żeby jakoś to poczucie minimalizować, wspierać te dzieci, bo one
normalnie mogłyby być w tej szkole, w której chciałoby być, ale ponieważ jest podwójny rocznik, to duża część... Dwa razy trudniej. Nie będzie miała szansy po prostu. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Trzymamy kciuki dzisiaj za ósmoklasistów. Za pół godziny zaczynają. I za maturzystów, żeby mogli przystąpić do matury, także... No, tak, dokładnie. Przede wszystkim... Znaczy, no to jest zespół naczyń połączonych, żeby mogli przystąpić do matury, ale żeby nauczyciele jednak tak. z tego strajku wyszli zwycięsko. W Wielkim Tygodniu premier Morawiecki poszedł po rozum do głowy. Rozumiem, że może być dość daleko, ale może Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Miłego dnia. Joanna Kluzik-Rostkowska, dziękuję pięknie.